Ja jestem kredzia, w mym bloku jest pies i kot i mysz i więcej też. Więc bazgro bloki w garść i kredki też. Rysujcie ze mną wraz, rysować bardzo fajnie jest. Malowanki! Wszystkim? Porysujemy? Znam ten dźwięk. Wydaje go zwierzę, które mieszka na wsi. Myślę o zwierzaku z malutkim, kręconym ogonkiem. Chodzi o świnkę. Narysujemy naszą własną świnkę? Jakich do tego linii użyjemy? Sprawdźmy. To linia prosta. Macie swoje bazgrobloki? A mazi kredki gotowe? No to porysujmy. Narysujmy śwince ryjek. Zacznijmy od prostej linii. Przyłóżcie swoje kredki do kartek. Prosto. Prosto. No i jak idzie? Prosto. Prosto. Przyda się krzywa linia, żeby dokończyć ten ryjek. Do góry, zakrzywiamy i w dół. I dwa kółka na dziurki w nosie. I jeszcze duże kółko na całą twarz. Tak właśnie, dookoła i do punktu wyjścia. Dwoje oczu, jedno, drugie. Szeroki uśmiech. I dwoje świńskich uszu. Teraz możemy użyć prostych linii i połączyć je z krzywymi. I tak samo narysujcie drugie ucho. To głowa naszej świnki. Narysujmy jej jeszcze okrąglutkie ciało. Dookoła, dookoła, dookoła. Świetnie. Teraz pora na nogi. Zostało coś jeszcze. Każda świnka ma malutki, zakręcony ogonek. Chcecie ją poznać? Powtarzajcie za mną zaklęcie. 1, 2, 3, 4, 5. Śliczną świnkę chcę dziś poznać. Cześć, jestem Loczek. Loczek Prosiaczek. Miło cię poznać, Loczku. Jestem Kredzia. Ładnie gwizdałeś. Nigdy wcześniej nie spotkałam gwizdzącej świnki. Nic na to nie poradzę. Tak bardzo się cieszę z mojego nowego domku zrobionego ze słomy. Mam ochotę gwizdać cały czas. To na pewno musi być śliczny, słomiany domek. Moglibyśmy go obejrzeć? Macie swoje bazgrobloki i mazi kredki gotowe? No to do dzieła! Pamiętacie nasze proste linie? Cóż, domy są zwykle kanciaste. To będą cztery takie linie. Gotowi? Prosto. W dół. Prosto. W górę. Przyda się dach. Kolejne proste linie. Jedna i druga. Jeszcze okno. No i drzwi. Ten dom jest zrobiony ze słomy, więc żeby to pokazać, narysujmy z przodu bardzo dużo prostych linii. Dokończę te linie i pomaluję mój domek na żółto. A wy jakiego koloru użyjecie? A teraz narysuję wszystko, co jest naokoło domku. Uwielbiam swój mały, słomiany domek.
A mnie się podoba twoje gwizdanie. Mój brat, siostra i ja chodzimy na lekcje gwizdania. Dalej! Wspaniale! Cieszymy się, że ci się podobało, Kredziu. Do zobaczenia! A ja zabieram się za wiosenne porządki. Loczku, wydaje mi się, że masz gościa. Przecież to wilk! O nie! Szybko, Loczku! Uciekaj! Już mnie tu nie ma. Uff, wygląda na to, że Loczkowi udało się uciec. Spróbujmy go odszukać. Ale wilk nie może widzieć, dokąd idziemy. Witajcie, Kręciku i Zawijko. Wilk zdmuchnął mój domek ze słomy. Och, nie! Czy mogę się wprowadzić do waszego domku z patyków? No pewnie, że możesz. Tak będzie dobrze. Loczek będzie już bezpieczny. Na zadowoloną to ty nie wyglądasz. No cóż, tutaj jest miło, ale nie starczyło nam łóżek. Nie jest wygodnie spać na podłodze. Nie martw się. Możemy narysować ci łóżeczko. Macie swoje bazgrobloki i mazikretki gotowe? No to porysujmy. Zacznijmy od materaca. Do tego przydadzą się nasze znajome proste linie. Gotowi? Prosto. W dół. Prosto. I do góry. To jest bok materaca. Teraz narysujemy nóżki pod spodem. Jest już jedna, a teraz druga. A na górze poduszka. Jaki zrobicie wzorek na pościeli? Moje łóżko będzie w biało-czerwone paski. No i proszę, wygodne łóżeczko. Dziękuję wam! Wygląda na bardzo wygodne! O-o, Loczku, to znowu ten wilk! A! Mam nadzieję, że są bezpieczni w tym domku z patyków. O nie! Szybko, małe świnki, biegnijcie! Już nas nie ma! Uff, udało im się uciec. Chodźcie, poszukajmy ich. Byleby tylko wilk nie zobaczył, dokąd idziemy. Tutaj jesteście. Tak. Szkoda, że nie mamy tutaj domku wśród tych kwiatów. Taki dom, którego nie zdmuchnąłby ten wilk. Potrzebujecie naprawdę mocnego domu. Sprawdźmy, czy Bazgroblok da nam jakąś wskazówkę. Znajdziecie coś, z czego można by zrobić solidny dom dla Loczka i reszty? Tam stoi Alicja, a to jej tata. Budują ścianę z cementu i cegieł. Cegły układa się jedna na drugą. Kiedy cement wysycha, to bardzo twardnieje i robi się naprawdę mocny. I właśnie dlatego tak wiele domów robi się z cegieł. Zauważyliście, z czego moglibyśmy zrobić mocny dom dla Loczka? Z cegieł. Tego nam potrzeba. Domu z cegieł. Tak. Nawet wilk nie będzie w stanie zdmuchnąć takiego domu. A skąd my teraz weźmiemy dom z cegły? Nie ma problemu. Narysujemy wam dom. Macie swoje bazgrobloki, a mazikretki gotowe? To do roboty.
Znów użyjemy prostych linii. Gotowi? Narysujmy prostokąt. Prosto, w dół, prosto i do góry. A teraz dach, czyli dwie linie proste. Jedna i druga. Jeszcze okno. No i drzwi. Proszę bardzo, oto dom. A teraz zrobimy z niego dom z cegieł. Najpierw narysujemy proste kreski, z których powstaną cegły. Prosto, prosto. A krótkimi, prostymi liniami zaznaczymy kształty cegieł. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. I tak dalej. Widzicie już cegły? Skończę swój obrazek, kolorując go. A wy jakiego koloru użyjecie? Proszę, prawie gotowy. Kredziu, to nasz własny domek z cegieł. A, to chyba wilk się zbliża. O nie, znowu on. Chyba dom z cegły spłatał wilkowi figla. To bez sensu. To po prostu się nie uda. Hurra! Dlaczego pan chciał zdmuchnąć domki tych małych świnek, panie wilku? Nie chciałem niczego zdmuchiwać. Próbowałem gwizdać. Gwizdać? Tak. Ale nieważne, jak mocno bym dmuchał i chuchał, to i tak nie zagwiżdżę. Tylko się nadmucham. Pomyślałem, że mogłybyście mnie tego nauczyć. To dlatego nas wciąż śledziłeś. Mhm. No to czemu nic nie mówiłeś? Oczywiście, że cię nauczymy. Wystarczy, że z ust zrobisz taki dziubek. O tak. No dalej, dmuchaj. Czy to ja? Czy ja właśnie gwiznąłem? Tak! Uważam, że to dobry moment na piosenkę o gwizdaniu. Przyłączycie się? Jestem małą świnką, mały ryjek mam. Jestem małą świnką i ogonek z tyłu mam. Jestem małą świnką, która lubi się kołysać. My to małe świnki, które lubią sobie gwizdać. Świnko gwizdy, to fajna rzecz. Dobrze jest chrumkać też, jeśli chcesz. Chrum, 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 chrum. Jestem wilk, pysk, długi wilczy mam. Mogę dmuchać, bo płuca silne mam. Jestem taki wilk, który lubi się kołysać. Jestem taki wilk, który lubi też gwizdać. Świnko gwizdy, to fajna rzecz. Dobrze jest chrumkać też, jeśli chcesz. Chrum, 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 chrum. Ha, gwizdanie jest świetne. Dziękuję, że byliście z nami. Teraz się pożegnamy, ale niedługo znów sobie porysujemy. Ćwiczcie rysowanie. Pa, pa! Opracowanie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Magdalena Gnatowska. Dialogi Michał Głowacki. Kierownictwo muzyczne Marek Kreisler. Kierownictwo produkcji Dorota Furtak. Wystąpili Magdalena Karel, Zbigniew Kozłowski, Wojciech Socha i inni.